namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Mateusz Tomczyk, dyrektor finansowy w Independent Finance oraz współautor strony jakniepłacićpodatków.pl. Dzień dobry. Witam serdecznie. No niestety, podatki płacić trzeba. Stety bądź niestety, zależy jakie kto ma poglądy. I chyba warto się zorientować, jak to z tymi podatkami w Polsce będzie w roku 2021, ponieważ szykuje się całkiem sporo zmian. Przygotowaliśmy dla naszych widzów taki plan, co mamy poruszyć w tej rozmowie. No to może, żeby nie przedłużać, po kolei. Co nas czeka w 2021 roku? Spółki komandytowe opodatkowane CIT. Najgłośniejsza ze zmian, która może się pojawić w przyszłym roku, czyli spółki komandytowe, będą podwójnie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych. W tej chwili spółka komandytowa płaci tylko i wyłącznie 19%, tak naprawdę wspólnicy spółki płacą ten podatek dochodowy. Natomiast rządzący, którzy szukają w tej chwili oszczędności, w cudzysłowie oczywiście, na przedsiębiorcach, czyli ktoś musi się złożyć na te wszystkie koszty związane z koronawirusem czy też z wyborami, warto by było w takim wypadku przedsiębiorców dodatkowo opodatkować. Słyszałem już głos Ministerstwa Finansów, że to może wpłynąć na zmniejszenie opodatkowania spółek komandytowych, ale uważam, że to nic bardziej mylnego, ponieważ spółka komandytowa po zmianach będzie mogła skorzystać z 9% podatku CIT, jeżeli będzie małym podatnikiem, tak jak do tej pory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale i tak później trzeba będzie te środki jakoś wypłacić do osób fizycznych. I wtedy stykamy się z 19% podatkiem, jeżeli byśmy chcieli wypłacać wynagrodzenie w formie dywidendy do wspólników. Więc wcale to nie jest dobry pomysł. Ponad 70 tysięcy podmiotów może być obłożonych dodatkowym podatkiem, bo tyle mamy spółek komandytowych w Polsce. I obawiam się, że jeżeli chodzi o narrację zwiększania opłat i podatków w Polsce, to niestety, ale w tym kierunku właśnie będziemy szli. Jeżeli chodzi jeszcze o spółki komandytowe, warto wspomnieć o tym, że już od jakiegoś czasu jako Independent Finance wspominaliśmy o spółkach komandytowych, które mogłyby się łapać w ramy ordynacji podatkowej, a dokładnie klauzuli obejścia prawa podatkowego. Jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kompletnie nic nie robi, jest tylko komplementariuszem w spółce komandytowej, czyli jakby odpowiada za wszystkie długi tejże spółki, a spółka komandytowa prowadzi całą działalność, to w takiej sytuacji Urząd Skarbowy mógłby uznać, że to jest struktura sztuczna, która jest stworzona tylko i wyłącznie po to, żeby nie płacić podwójnego właśnie podatku, tak jak przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tylko jeden raz 19% w momencie wypłaty tych środków do wspólników. No i w tej chwili Urząd Skarbowy nawet już nie będzie próbował skorzystać z klauzuli obejścia prawa wśród przedsiębiorców, tylko po prostu z automatu każda spółka komandytowa będzie podlegała pod ten podatek od osób prawnych. Punkt drugi. Ograniczenie ulgi abolicyjnej. Kolejny bardzo ciekawy temat, bardzo nagłaśniany za granicą. Ulga abolicyjna polega na tym, że jeżeli polski rezydent podatkowy przebywa jakiś czas za granicą i tam osiąga przychody, które tam są opodatkowane, powiedzmy Polacy zarabiają jakieś wynagrodzenie w Wielkiej Brytanii, to Polska zwalnia ten dochód z opodatkowania. Są różne opcje, jeżeli chodzi o opodatkowanie na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Czasami jest tak, że dany kraj opodatkowuje środki u siebie na miejscu, tam gdzie przykładowo polski rezydent podatkowy wykonuje pracę, a w Polsce należy dopłacić podatek do takiego poziomu, jaki w Polsce powinien być pobrany, tak jakby Polak wykonywał pracę w Polsce. Ale są też kraje, właśnie tak jak Wielka Brytania, przy których Polska zwalnia ten dochód absolutnie z opodatkowania, to znaczy nie płacimy podatku w ogóle w Polsce, zmniejsza nam to skalę podatkową, czyli szybciej skoczymy w drugi pułap, czyli 32% podatku, jeżeli przekroczymy 85 tysięcy złotych dochodu. Natomiast w tym momencie ulga abolicyjna spowodowałaby, żebyśmy płacili podatek dochodowy w Polsce, nawet od wynagrodzenia, które otrzymamy w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii podatek dochodowy płacimy dopiero, jak przekroczymy 12,5 tysiąca funtów w skali roku podatkowego. Jeżeli nie przekroczymy tego pułapu, nie płacimy w ogóle podatku dochodowego. W Polsce również byśmy go nie zapłacili. Jeżeli chodzi o ZUS w Wielkiej Brytanii, 9,5 tysiąca funtów jest to kwota kompletnie wolna od ZUS-u, czyli National Insurance. W Polsce ten ZUS powinniśmy zapłacić odpowiednio szybciej. Na szczęście ulga abolicyjna dotyczy tylko i wyłącznie podatku dochodowego. Niestety bardzo szybko, bardzo wiele osób, które jest przykładowo dyrektorami w spółce brytyjskiej, musiałoby ten podatek płacić na terytorium Polski już od 2021 roku. Pierwszy projekt był taki, żeby tę ulgę abolicyjną absolutnie zlikwidować. W tej chwili pojawiają się głosy, żeby ta ulga abolicyjna była zmniejszona tylko do 8 tysięcy dochodu. No i mają być wyłączeni z niej również marynarze, czyli osoby, które pracują na terytorium statków morskich, nadal będą mogły korzystać z wyłączenia, czyli nadal nie muszą płacić podatku dochodowego w Polsce. Kolejny punkt to bardzo głośny pomysł, który już chyba od miesięcy
jest bardzo szeroko komentowany, a mianowicie estoński CIT. Teraz widzowie nie wiedzą, ja się uśmiecham, ponieważ chyba nie do końca taki estoński będzie ten polski estoński CIT. O co tutaj chodzi? Polski estoński CIT jest zupełnie czymś innym jak estoński CIT właśnie. Największą zaletą systemu estońskiego jest jego prostota. Więc jeżeli w Estonii od 2000 roku obowiązuje zapis, który mówi, płacimy 0% podatku dochodowego, tak długo jak nie wypłacimy pieniędzy z firmy w formie dywidendy, to dlaczego w Polsce nie mogliśmy skopiować tego rozwiązania? Musieliśmy je odpowiednio skomplikować. Estoński CIT też na bieżąco w tej chwili ewoluuje, jeżeli chodzi o polskie prawo. Miało być to na początek 50 tysięcy milionów, teraz już mówimy o 100 milionach przychodów firmy, która może zakwalifikować się do estońskiego CIT-u. Miało być 3 osoby zatrudnione na umowę o pracę, czy też odpowiednik umowy o pracę. W tej chwili już mówimy u małych podatników z jedną osobą zatrudnioną, ale nadal przy estońskim CIT-cie nie będziemy płacili podatku dochodowego przez określony czas. Natomiast w momencie, kiedy będziemy już wychodzić z tego estońskiego CIT-u, bo będzie można skorzystać z tego przez 4 lata, niektóre firmy będą mogły wydłużyć ten okres, będziemy musieli zapłacić podatek nawet na poziomie 30%. Więc nie możemy tutaj mówić ani o estońskim CIT-cie, ani o zerowym CIT-cie. To jest jakby przesunięcie obowiązku podatkowego o kilka lat do przodu. Pomijam dodatkowe obostrzenia, że spółka musi inwestować konkretne kwoty, bo inaczej nie będzie mogła skorzystać z tego rozwiązania. Więc według mnie estoński CIT, a polski estoński CIT to są oddzielne dwie różne kwestie. I myślę, że rządzący tutaj bardziej chcieli skorzystać z jakiejś możliwości marketingowego rozpromowania nowego opodatkowania przedsiębiorców. Myślę, że prędzej czy później trzeba będzie przyjąć po prostu nazwę polski CIT. Dokładnie tak. Myślę, że my jeszcze będziemy mieli okazję w przyszłości zrealizować kolejne nagrania i wtedy skupimy się na przykład na Estonii, więc omówimy sobie ten estoński CIT i nie tylko, nieco szerzej. Ale niestety Polska nie Estonia. Idziemy dalej i kolejny punkt na przyszły rok to zaostrzenie reguł. Podatek u źródła. Co to takiego? No właśnie, podatek u źródła powinien być płacony na terytorium Polski, jeżeli firma zagraniczna osiąga jakieś przychody, które wynikają z wykonywania usług chociażby na terytorium Polski. Zatem jeżeli udzielamy pożyczkę polskiemu podmiotowi, albo udzielamy jakiejś licencji, albo otrzymujemy dywidendę, to ten podatek u źródła powinien być pobrany w Polsce i uregulowany do Polskiego Urzędu Skarbowego. Prosty przykład. Powiedzmy, że pożyczam jako firma zagraniczna firmie polskiej 100 zł. Odsetki powinny wynieść 10 zł. Zatem firma polska nie odeśle mi 10 zł odsetek, tylko powinna tą kwotę pomniejszyć o podatek u źródła, ten podatek u źródła odprowadzić do Polskiego Urzędu Skarbowego, a resztę przekazać dopiero na mój rachunek bankowy zagranicznego podmiotu, bo odsetki zostały wygenerowane na terytorium Polski. Do tej pory, jeżeli chcieliśmy skorzystać z konkretnych zapisów, które wynikają z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to mogliśmy wprost z nich skorzystać. W tej chwili konieczny jest certyfikat rezydencji podatkowej z innego kraju. Dodatkowo, jeżeli kwoty otrzymywane z tytułu należności, odsetek itd. będą przekraczały 2 miliony złotych w skali roku, to firma polska musi w całości podatek u źródła, bez żadnych zmniejszeń, które wynikają z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przekazać do Polskiego Urzędu Skarbowego i następnie podmiot zagraniczny będzie musiał prosić o zwrot tego podatku. Zatem obawiam się, że tutaj sytuacja będzie wyglądała bardzo podobnie jak ze zwrotem VAT-u. Czyli będziemy czekali na to bardzo długo i pojawią się dodatkowe kontrole. No właśnie, jeżeli chodzi o VAT, to tutaj też szykują się pewne zmiany, choć właściwie to się chyba nie szykują żadne zmiany. No ja tak sobie myślę, patrząc na inne państwa, inne kraje, że skoro kryzys, to może warto zostawić trochę więcej pieniędzy w rękach ludzi, na przykład obniżając VAT, bo podobno tak się robi za granicą. Jak to będzie wyglądało w Polsce? Dokładnie. Bardzo wiele krajów albo w pewien sposób obniżają stawki VAT, albo też zwiększają kwoty wolne, żeby móc pomóc obywatelom jakoś przejść przez ten trudny czas. Natomiast w Polsce zupełnie inaczej, ze względu na sytuację związaną z koronawirusem, rząd nie obniży stawek VAT do wcześniejszych poziomów i obawiam się, że to jest narracja, która się jeszcze utrzyma, bo rok w rok słyszymy, to jeszcze nie będzie ten rok, w którym te stawki VAT powinny być obniżone. Ten rok i 2021 to również nie będzie ten rok, kiedy możemy liczyć na niższe stawki VAT. Okay, czyli zostajemy przy tym, co jest. No to jeżeli o tym, jak to kocha nas nasz rząd, to szykuje się nam również ozusowanie umów, zlecenie.
Tak. O ZUS-owaniu mu zlecenie już tak naprawdę istniało wcześniej, czyli jeżeli ktoś wykonywał umowę zlecenie, to i tak musiał płacić od tego ZUS-y. Natomiast jeżeli ktoś wykonywał umowę o pracę i równolegle umowę zlecenie, to nie musiał tych ZUS-ów płacić w takiej wysokości, jakby nigdzie indziej nie pracował. Pojawił się projekt, który mówi o tym, że umowy zlecenie będą musiały być w pełni opodatkowane, tak jak umowa o pracę. Zatem nie będzie tutaj możliwości optymalizacji podatkowej, przykładowo wykonywania pracy na etacie i przy okazji na zleceniu, dzięki czemu taka osoba, która wykonuje tą pracę, mogłaby zapłacić mniej podatku. Według mnie to jest proste, mówiąc wprost, karanie osób kreatywnych, które chcą zrobić coś więcej, żeby móc więcej zarobić. Jeśli ZUS, to zdaje się, tego ZUS-u nie było przy umowach o dzieło. Tyle, że teraz pojawia się coś takiego jak raportowanie umów o dzieło. Tak. Zakład Ubezpieczeń Społecznych też szuka pieniędzy, tak jak wszyscy, tak jak wiceminister finansów powiedział. Polska sama weźmie na siebie koszty związane z pandemią, z koronawirusem. Polacy nie będą musieli ich ponosić. Niestety nic bardziej mylnego. Tak naprawdę rząd przecież opiera się tylko i wyłącznie na wpłatach od podatników, z naszych składek ZUS, z naszych podatków. Zatem umowy o dzieło, które są bardzo popularne wśród klientów, którzy posiadają spółki w Polsce, powodowały, że nie trzeba było wcale płacić ZUS-u, tylko i wyłącznie podatek dochodowy, przy czym ten podatek dochodowy czasami mógł być odpowiednio zmniejszony. Jeżeli wykonujemy rzeczy niepowtarzalne, kreatywne, przykładowo program komputerowy albo stronę internetową, jakiś materiał wideo, to w takiej sytuacji mogliśmy zmniejszyć nasz podatek dochodowy o połowę, tak zwane 50% kosztów uzyskania przychodów. Bardzo się to nie podoba ZUS-owi, bo umowy o dzieło są kompletnie nieozusowane, więc najpierw powinno się wprowadzić zasadę rejestracji takich umów o dzieło do ZUS-u, a jak tylko już będzie wiadomo, jak dużo osób z tych umów o dzieło korzysta, wtedy powinien się pojawić nowy projekt ustawy, który będzie nakazywał ozusowanie tych umów o dzieło. Tylko i wyłącznie na to czekam, bo to się prędzej czy później pojawi. Pytanie, jak szybko? Rok w rok Urząd Sejm zastanawia się nad wprowadzaniem takiego projektu. Na tą chwilę nie ma jeszcze żadnego zaproponowanego rozwiązania, jeżeli chodzi o ZUS-owanie umów o dzieło, ale raportowanie jak najbardziej od 1 stycznia już się pojawi. Jakby tego było mało, znaczniki na fakturach, co to takiego? Chodzi tutaj o konkretne kody, które będziemy musieli wprowadzać na fakturach, czyli musimy pomagać Urzędowi Skarbowemu zidentyfikować, co my tak naprawdę robimy. Jeżeli będziemy fakturowali jakiś nasz podmiot powiązany, czy to z Polski, czy to z innego kraju, powinniśmy zaznaczyć, że to jest transakcja z podmiotem powiązanym, żeby Urząd Skarbowy miał jeszcze prościej i mógł się do nas odezwać i sprawdzić, czy ta cena na pewno jest rynkowa. Bo jeżeli spróbowałby Pan przykładowo zafakturować swój polski podmiot z zagranicznego podmiotu za usługi konsultacyjne, doradcze, księgowe, marketingowe, no to w takiej sytuacji powinien to Pan odpowiednio zaznaczyć na fakturze, że to jest transakcja z podmiotem powiązanym, że to są tak zwane ryzykowne dziedziny, doradztwo, konsultacje. Urząd Skarbowy sam określi, ile ta usługa była warta. Załóżmy, że rynkowo Urząd Skarbowy określi rynkowo, czyli Urząd Skarbowy sam sobie musi ustalić, tak, czy ta cena jest odpowiednia, czy nie, że dana usługa X kosztuje 5 tysięcy złotych. Jeżeli Pan wystawił fakturę do firmy polskiej na 10 tysięcy złotych, to ma prawo wyrzucić Panu nadwyżkę z kosztów firmy polskiej. To znaczy, firma polska płaci 10 tysięcy złotych do firmy zagranicznej, ale w koszty wrzuci tylko 5 tysięcy złotych. Jak Urząd Skarbowy ma określać te ceny rynkowe? Tego nie wie nikt. Urzędnik zapewne wie najlepiej, jaka usługa, szczególnie informatyczna, konsultacyjna albo blockchainowa, może kosztować. No i niestety od października już tak naprawdę, czyli już teraz, będziemy musieli te znaczniki na fakturze dodawać. Okej, nie wątpię, że urzędnicy będą to robić bardzo rzetelnie i poprawnie, te wyceny. Chciałbym w to wierzyć. Myślę, że wszyscy wierzą w to, bez cienia wątpliwości. Mam wrażenie, że zagraliśmy sobie teraz trochę w takiego ping-ponga, to znaczy ja pytam, dostaję odpowiedź, nie jest ona zbyt optymistyczna, pytam, odpowiedź i tak przebrnęliśmy przez chyba 8 punktów. To wszystko nasuwa na myśl taki temat, czy wobec tego wszystkiego warto w ogóle jeszcze prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. I tutaj chciałbym, żebyśmy rzucili na to okiem jeszcze w tej rozmowie, no na przykład pod takim kątem prawnym. Stabilność prawa, niestabilność prawa, o czym możemy mówić w Polsce? Ja wychodzę z założenia, że w pierwszej kolejności, jeżeli chcemy założyć działalność, powinniśmy zadać sobie pytanie, czy to musi być absolutnie Polska? Jeżeli nie musi być to Polska, być może właściciel bardzo często podróżuje albo posiada osoby w zarządzie, które mieszkają w różnych krajach, to bardzo porządnie zastanowiłbym się nad tym,
czy powinienem założyć spółkę w Polsce, czy też w innej jurysdykcji. W Polsce niestety, ale prawo mamy bardzo niestabilne. Ustawa o PIT w 2020 roku zmieniała się 13 razy. Nie do pomyślenia w innych krajach. Jeżeli chodzi o same zmiany, które pojawiły się 1 stycznia 2020 roku, w Polsce tego jednego dnia pojawiły się 188 zmian w ustawach. Kwestia zmian w rozporządzeniach, w ustawach, zmiany artykułów, usunięcie artykułów. Zwykły przedsiębiorca, który prowadzi biznes w Polsce, powinien o tym wiedzieć, bo wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi. Natomiast jeżeli mielibyśmy czytać wszystkie zmiany, jakie się pojawiają w projektach ustaw, to powinniśmy tak naprawdę pół naszego roku, który przeznaczamy na pracę, poświęcić na czytanie wszystkich aktów prawnych. Jak w takiej sytuacji, jak w takiej rzeczywistości powinniśmy prowadzić działalność gospodarczą? Może możemy liczyć na przykład na bardzo przyjazne podejście Urzędu Skarbowego. Bardzo dobry żart, ponieważ Urząd Skarbowy bardzo często podchodzi bardzo życzeniowo do tego, co się faktycznie w działalności dzieje. Niestety nie na korzyść podatnika. Jeżeli przykładowo kupilibyśmy auto, to jest przykład z życia wzięty jednego z klientów, który faktycznie w Polsce prowadzi działalność. Firma w Polsce kupiła auto i wrzuciła je w 100% w koszty firmy, czyli będzie korzystać z niego absolutnie firmowo. 100% koszty, 100% odliczenie VAT-u. Urząd Skarbowy odezwał się do tej firmy i powiedział: na pewno gdzieś, kliencie, podatniku, pojedziesz prywatnie tym autem. Zatem odliczymy tylko połowę VAT-u. Jakim prawem mógł tak uznać, jeżeli taka sytuacja w ogóle się nie wydarzyła? Ten klient odezwał się do wyższej instancji z prośbą o rozpatrzenie jeszcze raz tej sytuacji, że chce rozliczyć w 100% VAT. Wyższa instancja jak najbardziej powiedziała, że nie ma żadnych podstaw, żeby Urząd Skarbowy w momencie, kiedy żadna czynność nie została wykonana, już uznawał, że zapewne tak w przyszłości się stanie, zatem nie możemy odliczyć całego VAT-u. I niestety tak działają urzędy skarbowe w Polsce. Czyli bardzo często Urząd Skarbowy mówi: na pewno tak się stanie, podatniku, jak my myślimy, zatem nie rozliczysz sobie w całości swoich kosztów. Nie rozliczysz w całości VAT-u, chociażby od auta. No tak, jakby tego było mało, tutaj wrócimy jeszcze do tego ZUS-u, który tak teraz chyba, powiem, łapczywie chce sięgać po kolejne pieniądze. Oddajemy temu ZUS-owi całkiem sporo w przeciągu życia, bo tutaj mam wynotowaną taką statystykę, że jest to chyba aż 1 300 000 złotych w sytuacji, w której zarabiamy średnią krajową. Mówimy o tym milionie oczywiście w ciągu całego życia. 40 lat pracy. Więc jeżeli przez 40 lat zarabiamy średnią krajową, to składkami na ZUS oraz podatkiem dochodowym, jeżeli byśmy pracowali na umowę o pracę, będziemy musieli faktycznie odłożyć na konto urzędu 1 300 000 złotych. Proszę sobie wyobrazić, co moglibyśmy z tymi pieniędzmi zrobić, jeżeli przykładowo nie musiałbym płacić ZUS-u, byłaby prywatna opieka medyczna, ja mógłbym z tych środków pokrywać swoje leczenie, które byłoby na o wiele wyższym poziomie, i ja bym mógł sam decydować, co z tymi pieniędzmi zrobię. Jeżeli bym był przez całe życie odpowiednio zdrowy, że mało tych pieniędzy bym wykorzystał, mógłbym je przekazać na swoje dzieci albo na członków rodziny. Zupełnie według mnie rozwiązałoby to problem służby zdrowia w Polsce, Narodowego Funduszu Zdrowia, no i jakości usług. To w takim razie, czy warto, jeżeli nie całą działalność, to przynajmniej jakąś jej część mieć za granicą, może nie wiem, samo konto w banku za granicą? Samo konto w banku za granicą jest bardzo dobrym pomysłem, chociażby jeżeli chodzi o ustawę o STIR. Nie wiem, czy pan kojarzy, ale ustawa o STIR mówi, że jeżeli firma polska prowadzi w Polsce działalność, jest jakiekolwiek podejrzenie, że w jakiś sposób nie płaci podatków, czy to VAT-u, czy też podatku dochodowego, to na mocy ustawy o STIR urzędnik może to konto zablokować na 72 godziny z możliwością wydłużenia aż do 3 miesięcy. Proszę sobie wyobrazić firmę w Polsce, która absolutnie nie ma środków do życia, musi zapłacić pracownikom, musi zapłacić podwykonawcom, a konto jest zablokowane na 3 miesiące. Szczęśliwie ustawa o STIR nie dotyczy zagranicznych rachunków bankowych. Zatem firma w Polsce może założyć sobie techniczny rachunek za granicą, czy to na Litwie, Wielkiej Brytanii, w Estonii, gdziekolwiek indziej, tego rachunku w ogóle nie wykazywać do Urzędu Skarbowego, ale na ten rachunek w takiej sytuacji nie może przyjmować ani płatności, ani z niego płacić swoim kontrahentom. Może jednak na tym rachunku utrzymać jakąś bezpieczną kwotę, która w przypadku blokady rachunku będzie wykorzystana na zapłacenie właśnie kontrahentom, podwykonawcom za towary. W ten sposób bardzo wiele firm deweloperskich uchroniło się przed bankructwem. Też słyszałem o takiej sytuacji od jednego znajomego doradcy podatkowego, gdzie deweloper z Wielkopolski miał zablokowane rachunki bankowe, 5 milionów złotych, nie mógł zapłacić podwykonawcom, musiał ogłosić bankructwo. Wszystko przez ustawę o STIR. Mam wrażenie, że ten nasz dzisiejszy materiał to takie trochę narzekanie na polski system prawny i gospodarczy, no ale przecież odnosimy się tutaj do konkretnych pomysłów, planów i
i ustaw, także no niestety tak to wygląda. Może w ramach zajawki tchnę odrobinę optymizmu na koniec i powiem, że nagramy również materiały o tym, jak to mogłoby wyglądać lepiej, to znaczy omówimy sobie inne kraje i automatycznie no, będzie to pewna wskazówka, że może rzeczywiście w niektórych przypadkach szczęścia w biznesie warto szukać za granicą. Tymczasem dzisiaj dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.